Dobrze, to Same dobre. Dziękuję Pani Małgosiu. Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej. Dziś jesteśmy w Pabianicach w sprawie bardzo wyjątkowej, bo w sprawie in vitro. W całym kraju od już wielu tygodni zbieramy podpisy. Jak Państwo wiedzą, mamy ich już ponad 100 tysięcy, ale nie zatrzymujemy się. Chcemy, żeby każdy Polak i każda Polka mogła oddać czy złożyć swój podpis pod tymi listami. Zbieramy podpisy też w Pabianicach. Będziemy dzisiaj też w Zduńskiej Woli i w Sieradzu. Jest ze mną osoba wyjątkowa, która jest też ambasadorem całego tego wydarzenia i wiceprzewodniczącą komitetu, czyli Małgorzata Rozanek-Majdan. Bardzo się cieszę, że Pani Małgosiu, że jest Pani dzisiaj z nami, bo też świadczy o tym, że ludzie nie tylko ze świata politycznego, ale właśnie spoza polityki włączają się w tą akcję. Naszym gospodarzem jest dzisiaj starosta Krzysztof Habura. Miejsce, które wybraliśmy na dzisiejszą konferencję, nie jest przypadkowe, dlatego że Pabianice to jest jedyny powiat w całym województwie łódzkim, który realizuje program in vitro za własne pieniądze. Ale województwo łódzkie to też zła wiadomość, bo województwo łódzkie jest z kolei jedynym, i mówię tutaj o samorządzie województwa, który zlikwidował program in vitro wtedy, kiedy ludzie PiS-u doszli tutaj do władzy. Więc tak naprawdę te obowiązki przejęło starostwo. I dzisiaj możemy z tego miejsca też zwrócić się do wszystkich samorządów w Polsce, że takie programy nie tylko trzeba kontynuować, ale trzeba je rozszerzać, że trzeba robić wszystko, żeby każdy w Polsce miał możliwość do skorzystania z programu in vitro, jeżeli jest w parze, która ma problem z niepłodnością. Problem niepłodności dotyka setek tysięcy osób w naszym kraju, pewnie to jest około 1 000 000 par. To jest problem, który można rozwiązać. To jest problem, który można rozwiązać dzięki nauce, dzięki medycynie. Tylko trzeba zrobić wszystko, żeby ludzi było na to stać. Pani Małgorzato, bardzo proszę za Pani głos. Dzień dobry, witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie. Cieszę się i dziękuję za to, że tutaj w Pabianicach możemy się spotkać. Był taki czas w Polsce w 2013-2016, kiedy Polska była w czołówce światowe, jeśli chodzi o leczenie niepłodności ze swoimi statystykami bardzo wysokimi, a to było dzięki temu, że Narodowy Program Prokreacji wspierał finansowanie, wspierał leczenie niepłodności między innymi metodą in vitro. Przy obecnych danych statystycznych i tym, jak wygląda demografia, musimy robić wszystko, żeby nakłonić rządzących do powrotu do refundacji. Ze szczebla centralnego, bo samorządy robią wszystko, ale to naprawdę nie powinna być rola samorządów. Jeździmy po całej Polsce, zbieramy podpisy. Zbiórka podpisów idzie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli ogłosić, jak wielkim poparciem społecznym ten projekt ustawy się. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że tak jak w Pabianicach będzie. Panie starosto. Tak, szanowni Państwo, powiat pabianicki był jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym powiatem na terenie naszego kraju, który wprowadził program in vitro. Realizujemy go od 2019 roku wspólnie z kliniką Gameta i też współpracy z miastem Łódź. Przeznaczyliśmy na niego 750 tysięcy złotych, to jest program pięcioletni. Corocznie obejmujemy procedurami in vitro 25 par i w wyniku dotychczasowej naszej działalności, współpracy urodziło się już 34 dzieci w naszym powiecie, ale to jeszcze oczywiście nie wszystkie, bo kilkanaście par jest przy nadziei, więc spodziewamy się, że jeszcze tych dzieciaczków nam się urodzi więcej. Co ważne, program pięcioletni kończy się w tym roku, ale planujemy przedłużyć go na kolejne lata, licząc na dobrą współpracę właśnie z kliniką Gameta, której przedstawicielką jest dzisiaj pani Aleksandra Pykarska,
Proszę Pani Aleksandro. Dziękuję bardzo. Tak, Klinika Gamyka realizuje program dofinansowania in vitro dla mieszkańców powiatu powiańskiego od 2019 roku. W tym okresie od początku trwania tego projektu zakwalifikowaliśmy ponad 100 par, z czego chcę podkreślić, 51 par zaszła w ciążę. Jest to bardzo wysoka skuteczność tego programu. Tak jak tutaj Pan Starosta powiedział, urodziło się już 30 czworo dzieci, ale mamy kolejne mamy, które są przy nadziei i oczekują szczęśliwego rozwiązania. Więc mamy nadzieję, że wszystko dobrze się potoczy i kolejni młodzi pawianiczanie znajdą się na świecie. Tak? Mamy dopiero koniec stycznia, a my właściwie wykorzystaliśmy już 50% miejsc przewidzianych na ten rok. Czyli proszę zobaczyć, jak duże zainteresowanie jest tym programem. Tak? Mamy nadzieję, że w ten rok będzie równie owocny jak lata poprzednie. Dziękujemy bardzo serdecznie za owocną współpracę z Panem Starostą. No i cóż, pozostaje życzyć wszystkim wszystkiego dobrego, tak? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, są z nami parlamentarzyści. Ja chciałem powiedzieć, że myślę, że to jest bardzo istotne, że wtedy, kiedy dochodzi do takich podsumowań też rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to jednym z największych sukcesów nie są te wszystkie rzeczy wielki i ogromny. To każdy widzi, wiemy, że to jest rzecz ważna, ale właśnie ta, która dotyczy in vitro. 22 tysiące dzieci, które urodziło się w ramach programu in vitro, to jest jeden, moim zdaniem, z największych sukcesów rządu Donalda Tuska i Edy Kopacz. Coś, co na zawsze z nami zostanie, coś, co jest takim widomym znakiem i czymś, co powinniśmy absolutnie rozwijać. Trudno sobie wyobrazić, żeby dzisiaj takiego programu w Polsce nie było. Dzisiaj niestety go nie ma, ale my jesteśmy też tutaj gwarancją, że taki projekt do Polski absolutnie wróci. Cezary Grabarczyk, Agnieszka Hanajczyk, nasi parlamentarzyści. Bardzo proszę, Agnieszka, o kilka słów. No właśnie, trudno to zrozumieć, dlaczego to, takiego programu u nas nie ma. Ja chcę powiedzieć i bardzo to wyakcentować, to nie jest program polityczny. Jesteśmy w różnych miastach, miasteczkach, jesteśmy na wiejskich targowiskach. Często pierwsze jest pytanie, z jakiej jest Pani partii? Naprawdę mi chodzi o partię. W gruncie rzeczy mamy znakomitą ambasadę, Panią Małgorzatę, ale wszyscy powinniśmy być ambasadorami młodych, starszych ludzi w średnim wieku, którzy chcą, a nie mogą mieć dziecka. Ja chciałabym powiedzieć, bo jestem pod ogromnym wrażeniem, w niedzielę obejrzałam film dokumentalny In vitro nauka czy cud. Polecam bardzo serdecznie ten film, żeby zobaczyć, czyim imieniem to robimy, dla kogo zbieramy te podpisy. Tam są tak ogromne emocje. Szanowni Państwo, naprawdę nie wahajcie się. To jest ogromnie ważna sprawa i robimy naprawdę wielką rzecz. Dziękuję bardzo. Cezary Grabarczyk, szef regionu Platformy Obywatelskiej. Podpis pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie in vitro to przejaw prawdziwej ludzkiej solidarności. I ja cieszę się, że mieszkańcy regionu łódzkiego są naprawdę solidarni i chętnie podpisują się pod tym projektem. W tej chwili mamy już ponad 17 tysięcy podpisów tylko tu, w regionie łódzkim. I chcemy zbliżyć się do 20 tysięcy, może nawet osiągniemy 25 tysięcy podpisów, a to przecież będzie już 1/4 tego, co ustawowo musimy zebrać. To znaczy, że mieszkańcy regionu, ale mieszkańcy całej Polski, bo w innych regionach też zbieranie podpisów idzie bardzo fajnie, są solidarni. I za to dziękujemy, bo in vitro to ludzie, in vitro to życie. Tak dla in vitro. Poproszę ostatni głos Adama Wieczorka, wiceprezydenta Łodzi, który dzieli się z miastami, mówię tutaj o mieście Łodzi, dobrymi praktykami. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. W Polsce funkcjonuje blisko 50 samorządowych programów in vitro, z czego 15 to te, które funkcjonują na bazie naszego łódzkiego programu. W momencie, kiedy wprowadziliśmy nasz miejski program w Łodzi, stwierdziliśmy, że tym doświadczeniem, wiedzą, merytoryką, ale też formalnościami, które musieliśmy przygotować, chcemy się podzielić. W 2019 roku powiat pabianicki na sesji przyjął program in vitro. Ja wtedy staroście gratulowałem odwagi i teraz również gratuluję, ale chcę dodać jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj mogę pogratulować tego, że powiat pabianicki przez te lata jest gwarantem normalności, ponieważ in vitro jest procedurą medyczną, udokumentowaną naukowo, potwierdzoną naukowo, a zatem mówimy o dorobku naukowym medycyny, który powinniśmy wykorzystywać
aby nasi mieszkańcy w samorządach byli szczęśliwi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, jeżeli są jakieś pytania.